Nie, to jest świetne i Super. naprawdę ja jak opowiadam i widzę, że mówię o tych marzeniach i potem ludzie do mnie przychodzą i mówią, ja też czuję, że ja też mogę te marzenia spełnić. No, jest fantastyczne, naprawdę. Fajnie. Ludzie coś biorą z tego dla siebie. Właśnie o tych marzeniach, bo ja nie mówię, że wszyscy mamy teraz płynąć dookoła świata. Akurat ja to chciałam i to było moje marzenie, ale jakiekolwiek marzenie. To jest świetne, jak się da. Naprawdę dużo. Chyba każdemu daje, jak te swoje marzenia jakieś tam realizuje w jakiś tam sposób, ile potrafi, albo ile jest możliwe. Tak, czy ty miałaś takie momenty, kiedy ten sen cię zgubił i po prostu ty sobie spałaś, a coś się działo, takich Nie, wokół ciebie nie miałaś? nie, Kurczę, nigdy nie. ale To ci ja dobrze. naprawdę się budzę bez budzika, bo ja jakoś budzik to mnie po prostu sama świadomość, że mam budzik, który mnie zawyje za chwilę, to ja nie mogę spać, więc nie używam budzika. Ale się po prostu budzę. No, budzę się, te 45 minut mija, a czasami 20 minut, a czasami to jest 15 minut, a ja mam już tyle snów, miałam, jak mówią o tych fazach snu, że tam sen to jest gdzieś pod koniec, to w ogóle nieprawda. No jest może pod koniec, ale jak jest 15 minut sen, to też jest pod Też pod koniec koniec, może. Ja się budzę w takich, tyle mam, tyle snów, gdzieś tam w środku czegoś jestem, idę popatrzę, nic się nie dzieje, bach, i wydaje mi się, że kontynuuję ten sen. Super. Więc świetne, A zabawnie. dbało ciebie samoster, czy co o ciebie dbało, w sensie, To znaczy kurczę, autopilot głównie, autopilot, autopilot ten elektroniczny, dobrze, ale były momenty, że on przestał współpracować i samoster wiatrowy, które były moje pierwsze doświadczenia, działa. działa, i to zostało na jachcie dla ciebie zamontowane, czy to już To było na było, jachcie? było. To Fajnie, Uwe już miał, super. także tu większość rzeczy było. Ja jedynie sobie zamocowałam trochę więcej źródeł prądu, taki hydrogenerator, który kupiłam okazyjnie, No używany. To jest właśnie, bo cię o świetna to chciałem rzecz. zapytać. Czyli ten Świetna autopilot rzecz. sobie jednak miał z czego czerpać. On miał, ja w ogóle z prądem nie miałam żadnych kłopotów, w ogóle Ale miałam właśnie zawsze ponad. przez to. Miałam też ten generator wiatrowy, który jednak też sporo prądu daje, bo jednak przeważnie tam jest wiatr. No chyba, że Jest, nie ma wiatru, no to oczywiście on nie daje No tak. nic. Miałam taki panel słoneczny, nie za duży, ale też jednak dawał, bo jak nie było ani wiatru, ani ja nie miałam prędkości, to jednak widziałam, że ten Trochę prąd tam. jakiś idzie. No i ten hydrogenerator, który no jest jednak fajny, Ale super to go to sobie jest. wyrzucałaś na jakiejś lince, czy on był Tak. taki Nie, na on takim był sztywnym przymocowany na tym? łódce, na sztywno, ja po prostu opuszczałam tą nogę albo Co takie? podnosiłam. Fajnie. On jest dość drogi, ale ja go kupiłam używany od Tomka Cichockiego zresztą, O, super. za 5000. Więc to się sprawdziło, to bardzo Fajne. fajne było. Także ja prądu miałam pełusz, ale ja ani nie miałam lodówki, która potrzebowałaby prądu, więc właściwie głównym użytkownikiem tego prądu to był tylko ten autopilot, więc niewiele Czyli ani więcej. telewizor, ani nic, Ani to telewizor, autopilot. ani nic. Tam ładowałam mój tablet, czy ładowałam ten Iridium Go, ale to nie są jakieś ilości prądu istotne, Jasne. prawda? Więc to w ogóle. Co jest najfajniejsze w byciu samym na morzu? Dla No ciebie? ja lubię, że ja sobie, jak coś wszystko idzie fajnie, to moja zasługa, prawda? Mogę się poklepać po plecach i mówię, dobrze, dobrze zrobiłaś. No ale jak idzie źle, to też na nikogo nie zrzucę Nie. winy, prawda? To mogę powiedzieć, ach, tutaj dałaś ciała. Okej. Więc, no ale to jest wtedy, też wszystko jest, zostaje, tak powiem, w rodzinie. Ja miałem bardzo krótki w porównaniu z twoją przelot, ale miałem taki przelot ze Spitsbergenu i jak zobaczyłem na kontynencie jadący samochód, to naprawdę krzyknąłem, chłopaki, samochód, bo zapomniałem, że są samochody. Miałaś coś takiego po tych 200 iluś dniach, co cię Ja miałam zaskoczyło? różne miałam oczywiście sytuacje, już to ludzie, już to jest pierwsza rzecz, nagle jest dużo ludzi, ja przecież przez 216 dni No nie tak. widziałam nikogo, Nikogo. więc już nie mówiąc, że nie mówiłam z nikim, ale już ci ludzie wszędzie i samochody rzeczywiście też i no takie życie lądowe po prostu, więc to oczywiście jest, trzeba się przestawić znowu. To umówmy się, że nikomu nie powiemy. Lepszy jest świat bez ludzi?
wiem. Ja myślę, że tak jest fajnie, jak można mi trochę tak, trochę tak, jak sobie można ustawiać to. Ja nie mam nic do ludzi do generalnie, ludzi. Ludzi. Ja nie wchodzę w politykę, tak, nie będziemy wchodzić, tak, prawda? Bo to już nie, bo oni tylko psują nam ciekawe życie, nam psują. Dokładnie. No ale może tak musi być w świecie. Natomiast nie, ja lubię ludzi, nie mam nic przeciwko. A z planetą rozmawiałaś? Czy się nie da? Z planetą nie. Z wodą nie? Nie, z wodą nie. Z łódką mi się zdarzało, tak? Albo jakimś tam... O pieprz czy do ptaka? Różnie. Nie, to jak robiłam, to potrafiłam pochwalić. Ja jestem, staram się być sprawiedliwa, nie tylko ochrzaniam o pierwszą, tylko też chwalę, jak coś jest dobrze, to chwalę. Ona ci coś mówiła, czy nie? Czy raczej nie, powstrzymywała się, bardzo się powstrzymywała przy wszystkich komentarzach. To było dobre, bo ja mogłam sobie w jedną stronę tylko. Okej. Słuchaj, to jest tak, że no dobrze, zrobiłaś to i ja nie mówię o następne plany, tylko czy to jest tak naturalnie, że tobie już tam coś się kołacze po głowie, czy nie? Jak to znaczy, to jest ten, wracamy do tego samego punktu, że nie mam łódki, prawda? W przyszłym roku są znowu regaty samotne przez Atlantyk. Tak. Znane pod nazwą Ostar, który chętnie bym wystartowała, bardzo chętnie, bo jakoś mam sentyment do tej imprezy bardzo duży. No, bardzo chętnie bym, ja mówię, bym startowała, ale nie mam łódki. Ale ty się teraz ze sobą albo z kimś ścigałaś, czy nie? To znaczy, właściwie nie miałam żadnego celu, mimo że Uwe powiedział, że powinnam 220 dni, więc ja nie miałam żadnego celu. Poprzednio miałam, rzeczywiście miałam się, te 200 dni sobie postawiłam i to było dla mnie strasznie istotne. Tak. I cały czas poganiałam tą muzykę. Tutaj niby nie miałam takiego celu, ale to nie znaczy, że ja sobie czytałam książki i się tam obijałam, zamiast te żagle dobierać. Tak. Bo to jest takie, prawda, śmiesznie trochę, niby lubimy tam być na tych oceanach, jest fajnie. Tak. Ale jak jest można popłynąć szybciej, to się staramy zawsze jak najszybciej. Jasne, więc jest to śmieszne może. Ale ja też tak mam i jak oczywiście mogę postawić więcej żagla i oceniam, że to jest rozsądnie i one mi nie odfruną, to stawiam te więcej żagla. I tak patrzę, o, mamy o te 0,2 węzła szybciej i się cieszę z tego. Jak sobie ktoś na lądzie mówi 0,2, Boże Święty, tak to mało, no ale rozumiem, że w 100 godzinach albo w 1000 godzinach, prawda, to się to robi. Co innego, jak to jest dzień czy dwa, to te 0,2 węzła nic nie robi różnicy, prawda, godzinę później czy wcześniej, przeważnie nie ma znaczenia, no chyba, że jakiś prąd się tam odmieni gdzieś. I się staramy dopłynąć, zanim on się odwróci, ten prąd, ale tak to nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli to jest przez właśnie tyle dni, to... Ale przeważnie to jest więcej niż 0,2 węzła, przeważnie jest trochę więcej. No dużo, nie, ja byłem pod ogromnym wrażeniem. I pół węzła czasami, ale trochę też zabawy, jak ja postawię sobie takiego genakera. Tak. Oczywiście trochę mi to zajmie czasu, ale też już teraz wiem, że jak jest człowiek, to robi sam, to musi to trwać trochę dłużej. Ja się na początku strasznie na siebie złościłam. No. Ile można ten żagiel stawiać? Tak. Ile można ten żagiel zmieniać? Bo ja bym się ochrzaniałam sama siebie. Ale się przy tego odzwyczaiłam, bo ja po prostu muszę to wszystko sama przypiąć. Jak jest załoga, to wiadomo, ktoś robi to, ktoś fał, ktoś szoty, bach, leci. A ja się samemu trochę dłużej. Słuchaj, to teraz już nie ochrzaniam. To teraz tak, ja rozumiem, że już to, że nie przestaniesz pływać, tylko będziesz szukała następnych łódek i następnych wyzwań, to już jest jasne, bo to jakby... No pewnie tak, pewnie jeszcze tak. Się nie odzwyczaiłam. A czegoś, bo mnie tak męczą, czasami, wiesz, geograf mnie właśnie wczoraj męczył, a ty się czegoś nauczyłaś jeszcze o sobie albo o świecie, o życiu z tego rejsu, czy jak co, ja nie myślę w tym sposób. No. Ja myślę, że ja się bardzo dużo nauczyłam po moich pierwszych samochodach żeglowaniu. A czego? Na pewno pewności siebie. To jest fantastycznie w życiu. Ja nigdy nie byłam pewna siebie w życiu, raczej bałam się zapytać tam o godzinę kogoś na ulicy, zaczepić. Bym tego nie zrobiła, bo po prostu bym się wstydziła. No nie wiem, jakieś takie człowiek ma, prawda? Natomiast to daje taką pewność siebie, kurczę. I jeszcze szczególnie, że u mnie to jest naprawdę, to ja wiem, może to brzmi śmiesznie, to jest ta realizacja marzeń, ja w to wierzę. Ja się wychowywałam, się nie mówiło nic o marzeniach w Polsce. Natomiast ja jakby pierwszy raz byłam w Ameryce, czy potem w Anglii, cały czas wszyscy oni mówią, a jakie masz ambicje życiowe? Między sobą opowiadają ludzie i to jest tam naturalne. Tak. I ja też się tego nauczyłam, że to jest, trzeba mieć i to jest fajne. Więc jeszcze patrząc w tych kategoriach, ale człowiek ma to marzenie i jeszcze je realizuje, bo się okazało, że to jest realne na tyle i możliwe, że warto zrealizować, to po prostu jest tak fantastyczna satysfakcja. I to
Ale to musiałam się tego nauczyć, prawda? Sama do tego doszłam. Ale to było już jakiś czas temu. Teraz nowych rzeczy już się nie uczę, bo wydaje mi się, że już się tak dużo nauczyłam poprzednich moich tych samotnych pływaniach. Czy to są jakieś tam słabości? Na pewno są jakieś słabości, muszą być, ale ja już pewnie o tym sobie nie zdaję sprawy nawet. Myślę, że przeskoczyłam tą jakąś tam kolejną poprzeczkę, że to jakoś się tak naturalnie już przychodzi, że ja sobie nie zdaję sprawy, że ja się czegoś ciągle uczę. To wiesz co, to jest dobra puenta, bo większość z nas fantazjuje, ale nawet nie marzy, bo marzenia potem już można spełnić, a te fantazje tak najlepiej sobie poleżeć w łóżku i popłynąć dookoła świata właśnie w nocy, ale rano wstać, żeby było bezpiecznie. No to fajnie, że jesteś osobą, która te marzenia spełniła. Nie, to jest świetne. I naprawdę ja jak opowiadam i widzę, że mówię o tych marzeniach i potem ludzie do mnie przychodzą i mówią, też czuję, że ja też mogę te marzenia spełnić. To jest fantastyczne, naprawdę. Fajnie. Ludzie coś biorą z tego dla siebie. Właśnie o tych marzeniach, bo ja nie mówię, że wszyscy mamy teraz płynąć dookoła świata. Akurat ja to chciałam, to było moje marzenie, ale jakiekolwiek marzenie. To jest świetne, jak się da. Naprawdę dużo. Chyba każdemu daje, jak te swoje marzenia jakieś tam realizuje w jakiś tam sposób, ile potrafi, albo ile jest możliwe. To ja mam marzenie, że jak przeczytasz moją książkę i jeszcze się będziesz do mnie odzywać, żebyś mi powiedziała, co tam wyczytałeś. W takim razie dobrze. Wszystkiego najlepszego w takim bardzo razie. Dziękuję. Super, dziękuję bardzo. Świetnie. Rewelacja. Cieszę się. Fajnie. Wiesz co, to już, będzie. Tak, poza konkursem, to było moje właśnie marzenie. Żeby napisać? Tak, bo ja miałem, wiesz co, bo ja miałem podobno, nie, ale to tego nie pamiętam, bo to był żart, to ja nigdy nie byłem chory, tylko moja matka mnie brała do lekarzy i ja miałem nie mówić i nie chodzić. Ale to powiedział siódmy lekarz, bo wszystko było okej, okay, tylko moja mama była taką trochę hipochondryczką, więc tam biegała, żeby coś mi znaleźli. No i w końcu stetoskopem mnie tam zbadała pani i powiedziała tego. Więc to było straszne. Więc jak potem zacząłem gadać, to oni żałowali, że ja gadam. I wiesz co, od dziecka miałem właśnie marzenia. Tylko je spełniam. Właśnie to jest ta różnica. No to super, nie, widzisz? Że tak, ja je spełniam. I po prostu, skąd wiedziałeś o tych marzeniach? Od siebie, ale, nie, ale skąd myśliłeś, to przyszło? Tak, tak. To jest niesamowite. Wiesz co, w wypadku, znaczy ja miałem prosto. Bo w wypadku domu, który nie zawsze daje ci spokój, marzysz o bezludnej wyspie na Pacyfiku, a nie wiesz, że jest Pacyfik jeszcze, jesteś tak mały, że nie wiesz. No więc ja sobie gdzieś tam wybiegałem na ten Pacyfik. Potem jak się nauczyłem pisać, to u mnie w domu może tego nie było, ale sąsiada, ojciec był dziennikarzem. Czyli ten mój mały Piotruś i ja byłem mały Andy, gdzieś się tam spotykaliśmy, Piotruś rozrabiał, to jego ojciec się na mnie wyżywał, wiesz, dziennikarsko i mi tam gdzieś coś wpychał, więc to było fajne. Ale to jest niesamowite, bo ja spać nie umiem. Ja strasznie spać nie umiem. Właśnie ci zazdroszczę tego snu, bo ja a propos 3 dni i nocy, no to ja tak mam. To jest niebezpieczne. Bardzo. Ja potrafię wpłynąć gdzieś tam do, wiesz, po 3 dobach sztormu do jakiegoś wiesz, portu, ja padam na pysk. Padam po prostu, na pysk, oczywiście, to jest kompletnie. Domyślam się, no kiedyś trzeba despać, to I ale także, straszne. To jeśli się czegoś można nauczyć, a tu jest, wiesz co, taka nad opiekuńczość nad załogą, nad jachtem, nad sobą, wiesz o co to ja wiem, z ludźmi, dlatego jest to jest z jednej strony to jest po prostu wygodnictwo pływania samemu, bo nie trzeba się martwić o ale jak sam płynę, to mam właśnie choroba tak, że wtedy jestem bezpieczniejszy, bo jestem luźniejszy, bo to jak uwielbiam pływać sam, bo jakby wtedy nie odpowiadam za kogoś poza łódkę. U mnie to jest bardzo duży procent, naprawdę. Ale ze spaniem, tylko wiesz co, u mnie też było tak, że ja bardzo dużo, bo teraz na przykład jak ktoś mówi, zaraz Andy, ale zaraz, jak to płyniesz dookoła świata, no to ja mówię, no płynę, no ale Andy, no ale ty jesteś dopiero w Grecji. Ja wiem, tak, bo jestem gamoniem, no ale wiesz... Nie, ale ja spotykałam takich ludzi w świecie. Wiem, oczywiście, że tak. 15 lat płyną i wiesz, dlaczego ja tak tam płynę? Jeden ocean. Dokładnie. To są inne rzeczy. Na przykład dla ludzi, którzy w ogóle nie pływali, dotknąłeś takiego tematu jak Bałtyk i Morze Północne. Jak oni by przepłynęli koło Rotterdamu, jak ja sobie tam maleńką przepływałem i wiesz, gdzieś tam teraz pewnie na jesień byśmy parę tysięcy statków widzieli na tym, no to ja miałem jak 18-20 statków w okolicy. Oczywiście. Z czego coś. Jeszcze no i tak, te farmy wiatrowe, co na przykład, powstają jak grzyby dalej. Po deszczu tak, wszędzie, rosną. Tak. I jak płyniesz, to tam już wrzeszczą z daleka, to było... Ja się przygotowałem w ten sposób, że kilkanaście lat na Morzu Północnym na Bałtyku pływałem po prostu i sobie tam gdzieś, wiesz, z jakimiś wariatami. Wymyśliliśmy kiedyś sobie takie hasło żeglowanie w trudnych warunkach. To był albo kwiecień, albo listopad. Pływaliśmy z Holandii do Anglii i oni nas badali, wiesz, psy i tak dalej, odciski palców, co my tam robimy z Amsterdamu do Londynu, albo w listopadzie, nie? No i trzeciego roku skanowali, ja jestem Oksfordczykiem, więc tam studia w Anglii robiłem, i co oni mnie tam w końcu zeskanowali, mówią, że wszystko jest okej, okay, no taki facet to w miarę okej. Okay.
No i powiedzieli, że jesteśmy Waffies. A ja mówię, what's that? A on mi, wind assisted fucking idiots. Dla nas wymyślił policjant. Mówi, o, jak ładnie. Nic, żaden trafficking, nic w ogóle nie powiedzieć. Jesteście, naprawdę pływacie na żaglach jak idioci kompletnie, bo to nikt nie pływa. Więc wiesz, ja się bardzo przygotowałem do tego. I wiesz co, ta samotność jest o tyle fajna, że jakby daje ci takie poczucie, że nie odpowiadasz za nikogo. No właśnie. Ale też się nie nauczyłem spać. Byłem na Atlantyku, na przykład ja 3 miesiące tego rejsu, po 4 lata tam jak wypłynąłem, to szybko chciałem na Morze Śródziemne przypłynąć. I jak na przykład sobie tam się osiedlałem, wiesz, w Kołobrzegu 5 tygodni mieszkałem, w Amsterdamie 3 miesiące. I potem jak była Hiszpania i Portugalia, to wiesz co, jak byłem tam całe tygodnie na czy tam Biskaje, czy potem Atlantyk, no to jednak się nie nauczyłem. To było jakoś tak dziwnie, że wolałem już potem wpłynąć do jakiegoś portu, niż sobie pójść dalej gdzieś tam ją w dryf postawić. No a będzie mnie to czekało. No właśnie, bo jeszcze w dryf ludzie stają, idą spać. Tak, tylko dzisiaj problem jest taki, że wiesz co, no właśnie słabe. No. Jak kończyłem, ale na ICE, ja miałam taki alarm na ICE, sobie mogłam ustawić. Że jak jest tam tak, mniej niż 5 milion piszczy, tak. To jest jakaś taka wewnętrzna taki jest. Ten. Ja jak, i tak wstawałam, niezależnie czy on piszczał, czy nie. Przeważnie nie piszczał, bardzo rzadko. Bo, jeśli jest prąd i to działa, to można to zastosować. To troszeczkę chyba daje taki troszeczkę jakiś tam, no nie można 100% mówiadomo ufać, ale jednak w dużym stopniu, ja kiedyś miałam coś takiego innego, to się nazywał wykrywacz radarów. Radar detektor to się nazywało, 10 lat temu jak płynęłam. To on miał słabo, on miał moment, ja wychodzę, tu statek, ten, no, nic, albo piszczał, a nikogo dookoła nie ma, więc on te jakieś wyłapywał, te fale radarowe jakoś tam. Ale ty radar miałaś ze sobą, czy nie miałaś? Miałam, ale nie używałam go. Raz go włączyłam, jak wracaliśmy już teraz właśnie, żeby zobaczyć, jak duże są te farmy wiatrowe. Bo kurczę, jest na mapie, nie mam tego, nie wiem, żeby z której strony ją wziąć, to sobie włączyłam radar, żeby zobaczyć, gdzie się kończą te wiatraki. Tutaj na północnym, a tak to nie włączałem. Bo wiesz co, ja w Akademii Morskiej w Gdyni robiłem sobie radar, tygodniowy taki kurs dla marynarzy. No i kurczę, wiesz, nie fajne było to, bo jako jedyny ze swojej grupy zdałem za pierwszym razem, a ci marynarze nie, i to byli oficerowie wachtowi, więc wiesz, obiecali mi, że jak zobaczą Malena, to mnie... No więc to jest właśnie dlatego, nie wiadomo, kto teraz pływa. Teraz naprawdę, ja dwa statki próbowałam wołać, bo tam z tym ICE-em wiedziałam, że... No ja widzę, ale ale antena mi się rozsypała, wtyczka, ja ją naprawiałam, ale miałam podejrzenie, że to nie za bardzo działa. Nie, i nie wiedziałam, chciałam sobie sprawdzić. Dwa statki wołałam, jeden miał UK flag, mówić po angielsku, albo jakieś tam chińskie, koreańskie, to nawet nie próbowałam wołać, bo po cholerę, nie dogadam się z nimi. Słuchaj, nie dogadałam się po angielsku, ja nie wiem, kto tam teraz pływa, naprawdę, dwa statki próbowałam wołać, jeden mi mówił jest, na wszystko cokolwiek to powiedziałam. Sprani go wzięli. A drugi tutaj. To było po prostu też taki była sytuacja, że tam się mijamy. Ja zwykle to ustępuję tym statkom, ale akurat była taka sytuacja, że nie bardzo mogłam. Musiałabym przerzucać żagle, bla, bla, to nie chciało mi się. To zawołam go, zapytam, czy mnie w ogóle widzi. Tak. Więc to rozmowa była po prostu bez sensu. I w końcu ja starałam się mówić wolno, wyraźnie, po tym angielsku, bo jeszcze podobno kobiecy głos to się bardziej zniekształca. Kolega mówił przez te radio, więc ja nie mam takiego kobiecego głosu kto ci bardzo. Tak, kto ci, taki krótkofalowiec. I mówi, że no ale więc ja nie mam tak, przeważnie do mnie mówią i tak ser. Tak. Mówią przez radio do mnie, mówią. Więc już macham ręką, no ale nie udało mi się, naprawdę, ja nie wiem, co tam tych załogach, więc już jak oni z angielski mają kłopoty, to czy oni umieją i te przyrządy tam mają i widzą, nie wiem. Mój kolega jest nawigatorem na norweskim statku, szuka ropy, no to on twierdzi, że jak Chińczycy do niego przyjeżdżają, bo ktoś, to oni nie wiedzą, gdzie jest północ, gdzie jest południe. Znaczy nic, oni są po kursach takich, naprawdę nawigacyjnych i naprawdę niewiele rozumiem. No więc dlatego trzeba być czujnym mimo tych urządzeń, to ja tak... Jeżeli widzę statek i system ten ICE mi mówi, że będzie ok, to ja i tak, wiesz, wolę tam się jednak poczekać i sprawdzić, czy na pewno, chyba że płynie w drugą stronę, no to już nie zawróci, ale wszystkich innych nie wiem po prostu, czy mnie widzą, czy ktoś patrzy, nie za bardzo ufam, więc...
Ale poza, jak pływasz poza rutą i pływasz w takich miejscach, gdzie tych statków jest dużo mniej, to co? To czujesz się bezpieczniej, czy bo tam nie powinno być? Czy miałaś takie sytuacje dziwne? No tam na południu, na południowych oceanach miałam dwa statki, że właściwie gdybym nie zmieniła kursu, to by mogliśmy się zderzyć. To było niesamowite, bo tam pewnie nikt nie pływa. No, dokładnie. To były takie typu research vessel, ja to tak nazwałam. Nawet nie sprawdziłam na ice, co, bo to takie widać, nie żaden cargo, aha, tylko ma taki, jest krótki, taki mocny, widać na te warunki tamte. I ja sama byłam zdziwiona, że w statystyki, że statystycznie z kimś się spotkać, to jest małe prawdopodobieństwo, prawda? A mogliśmy, za każdym razem było tak, że właściwie wychodziło bardzo, bardzo blisko. Kontenerów się jakichś bałaś, czy czegoś? Nie, ja nie wierzę, że te kontenery się utrzymują. Ja nie wierzę w to, ja wierzę, że one toną. No. Ale belki duże pływają, bo belki, sama widziałam takie kłody. Która też może być słaba. No moja łódka była aluminiowa, to troszeczkę tutaj byłam mniej nerwowa, jeżeli o to chodzi, uderzenia w coś. No dobra, to się czegoś tam dowiedziałem. Drabinkę to na pewno sobie zrobię, bo to jest taka rzecz, to która jest musi super, być. Naprawdę, nawet jak się jest z kimś, ja już nawet mówię, jak pływają przeważnie, wiesz, pływa facet z kobitką. To ktoś kogoś tam... I co, ona ma go wciągnąć? No wiem. No ten kabestanem pokręci, ale się przecież zamęczy. A on jej pewnie nie wciągnie, bo nie uwierzy, że ona coś potrafi zrobić. I to tak, i po co, jak jest prosty, jest tą drabinką, naprawdę. I w porcie, i w morzu. Ja mam, to jest rewelacja, taka drabinka. Super. Tylko musi być na pełzaczach, bo ja pierwszą moją to miałam bez pełzaczy, czyli taką luźno tylko wciągałam. I się jednak trochę się bardziej buja, jednak są te wychylenia gorsze, ta lina się naciąga. Czy ta taśma, bo to ja miałam takiej taśmy uszyte. Naciąga się jednak. Jak ona idzie wpuszczona, tylko jak ktoś ma, bo wtedy mi ktoś powiedział, tak zachwalałam takim Duńczykom, oni mówią, ale my mamy zwijanego grota w maszt. Oczywiście. To sorry, to nie wiem co. Okay. To odpada. Nie, u mnie na malenie jest wszystko klasycznie. Jakąś tam praktykę miałem, bo kiedyś w sztormie wchodziłem na maszt Hadara na Bałtyku i to było straszne i fajne, śmieszne, że to opisuję tutaj. Ale miałem chłopaków, którzy mnie wciągali też, więc to było... Nie, ale odlepić bym się od jachtu nie chciał i od masztu. No tak, ja pamiętam, mnie też zawsze wciągali, bo jak zawsze byłam najlżejsza, jeszcze jak tam bywaliśmy w dawnych czasach, to też mnie wciągali, ale... Ale to wiesz, no nie jest to przyjemne. To było niesamowite. To było fajne, bo ja to u ciebie widziałem, a gadałem kiedyś z taternikami i z himalajstami. No i czegoś tak mądrego mi nie wymyślili. Wymyślali różne inne rzeczy, a ta drabinka jest po prostu genialna, bo ona jest naprawdę. Jest super. Tak, naprawdę ja. No to chyba, no nie wiem, wydaje mi się, że prawie to sama wymyśliłam. I tam poprosiłam, żeby mi uszyli i narysowałam. I to rozumiem, nawet uszyli trochę lepiej niż ja myślałam. A ja na początku to sobie myśliłam, że będę takie pętle, miałam długą linę i sobie po prostu takie, jak pętle będzie potrzeba, to sobie takie pętle zawiążę. No tak. Ale jak jest uszyte te stopnie i tutaj troszkę takie usztywnione, na tą stopę się tak stawia, a nie trzeba szukać tej pętli, bo się akurat z tej tam nogą gimnastykujesz, a tu cię rzuca, nie widzisz, schodząc w dół szczególnie, bo jeszcze do góry, to tam jakoś widać te pętle, gdzie tam są. To zdecydowanie też jest lepiej, jak te stopnie jednak są jakimś tam usztywnione troszkę, a nie tylko lina tylko. A robiłaś jakieś zdjęcia? Robiłam, ale nie za dużo, wiesz, niestety. No, bo tak mi przyszło do głowy, że jakbym cokolwiek dostał od ciebie, albo z zewnątrz, albo z wewnątrz, to bym tam powklejał trochę, bo to będzie coś takiego tak między podcastem a czymś wideo, zupełnie nowy format. Bo ja sobie nagrywam coś zupełnie innego, co się nazywa Safety First with Captain Andy. Bo ja jestem świrem na punkcie bezpieczeństwa. No słusznie. Bo też jestem brytyjskim kapitanem jachtowym. I tam się nie krzyczy na ludzi tyle, co u nas. Bo na Bałtyku krzyczymy na siebie. Ja nawet kiedyś na Hadarze, jak byłem pierwszym oficerem, to krzyczę na chłopaków i mówię, chłopaki, krzyczę na was, nie wiem po co na nas krzyczę, ale nas krzyczę. A tam jest szokująca różnica. Nie krzyczy, to jest super. Ja też tam, ja mieszkałam 13 lat w Anglii, tam pływałam. Ja teraz jak słyszę, jak podchodzą, wydają komendy, cumy tam, cuma dziobowana, lon czy coś tam. No co to gadać, przecież ci ludzie wiedzą pewnie, Dokładnie. Mówię, można podać, mówię. Albo po co to takie robić. Jasne.
po wojskowemu, tak, ale tak no, ciągle pływają. Tak się nauczyli. No tak się nauczyli, dokładnie. Szacunek musi być. Nie, myślę, że Anglicy po buncie na Bałty już stwierdzili, że nie ma co krzyczeć. To się nie sprawdziło. No pewnie tak. Fajnie, pewnie Asiu, tak. No fajnie, dobrze. Bardzo mi miło poznać. Fajnie, Andy, dobrze. No może się kiedyś tam, nie na jakimś kolizyjnym może, ale gdzieś tam może na morzu spotkamy, jak będzie wychodziła. Dziękuję za książkę, naprawdę czytam. Ona jest lekka, wiesz, ona udaje taką w ogóle, taką śmieszną książkę, tak jak ja tam udaję, ale jest, no myślę, że jest fajna. Fajnie. To też jest masz, jest super.